Panie redaktor zaczął od cytatu, więc ja też cytatem się posłużę. Musicie baczyć, aby waszej wiary nie wyzyskiwali ci, co Boga i ojczyznę mają wciąż na ustach, lecz sam fałsz i obłudę w duszy, którzy do swoich prywatnych celów gotowi są nadużyć kościoła i ambony. Te słowa padły ponad 100 lat temu z ust... Wie pan kogo, panie pośle Stefaniuk? Wie pan kogo? Nie. Tyle się powołujecie na ruch ludowy, to są słowa Wincentego Witosa, nie żadnego lewaka, tylko człowieka, który jest jednym z ojców naszej niepodległości. Jak ulał pasują do tego, co wy dzisiaj wyprawiacie, bo to jest oczywiście tylko i wyłącznie jedno wydarzenie, natomiast przez ostatnie lata mieliśmy zblatowanie się tronu z ołtarzem. Przy udziale hierarchów kościelnych, przy ich akceptacji, przy pełnym wykorzystaniu kościoła katolickiego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, to przed chwilą pan poseł potwierdził, że to im pomogło. To ja chcę panu powiedzieć, że na przyszłość panu to... Jeśli ja dobrze zrozumiałam, to, że nie zaszkodziło. Tak, bo wygrali. Takie są intencje. Natomiast jest to fatalna wiadomość, bo mamy zagwarantowany w Konstytucji rozdział Kościoła od państwa i współpracę Kościoła i państwa. I na koniec jeszcze jeden cytat. Państwa muszą pozostać świeckie, bo te wyznaniowe źle kończą. To są słowa papieża Franciszka i te słowa, dobrze by było, słowa papieża, bo stolica apostolska jest w Rzymie, a nie w Toruniu. Proszę sobie wziąć do serca. Mamy.